Siema, siema, jestem Radio Drzipy, to jest koniecznik z naszej serii Podwórko Kolonisty. Dzisiaj podobnie się sam, podobnie jestem bez widzów, ponieważ jakoś tak jestem bez nastroju do nagrywania z widzami. Wiem, że teraz się po prostu uśmiecham dlatego, że ta seria po prostu pokazuje takie rzeczy, których nigdy wcześniej na farmingu u mnie nie było. I to jest trochę zabawne, że aż w taką stronę poszedłem z tymi odcinkami, ale wracając do naszego tej roleplayu. Słuchajcie, wychodząc sobie ze sklepu właśnie, kupując parę rzeczy tam na obiad, tak zacząłem sobie myśleć ogólnie, że to chyba wszystko, cały ten pożar to jest wynik tej instalacji raczej elektrycznej, tej fotowoltaicznej, i dlatego od niedawna po prostu nie odbierali telefonu. Za chwilę zobaczę, jak to wygląda, bo ogólnie już mamy czerwiec, więc jesteśmy miesiąc po tym wszystkim. Słuchajcie, w polu nic nie robione. Jak było coś do naważenia, to dalej jest do naważenia. Jak było coś do oprysków, dalej jest do oprysków. Miesiąc nic nie robiliśmy, zanim jeszcze pójdziemy może na gospodarstwo, pokażę wam, co się dzieje z naszą budową, bo to jest w sumie blisko. No podejdziemy sobie. Więc z budową jest tak, że odwołałem wszystkie koparki, odwołałem całe ekipy, powiedziałem, że po prostu póki co muszę zająć się z Krzychem, rzecz jasna, sprzątaniem. Także jak zostało, jak było, tak zostało, i pojechali sobie po prostu, tu już widzicie, trochę pozrastało to. Więc możliwe, że znowu trzeba będzie trochę tej trawy zabierać, albo w sumie się jakoś tam też wylewkę zrobi. No nie, może też trzeba będzie trochę tutaj rozkopać trochę, nie? Więc na razie tak nieciekawie. Co tu stoicie? Proszę jechać dalej. No, także sąsiedzi teraz się cieszą, że się rajucinie coś spaliło. Ale nie, no słuchajcie, poszedł cały garaż ze sprzętem, który był, czyli cały mój warsztat, właściwie Krzycha warsztat poszedł. Poszła obora, co z krowami, zapytacie? No krowy uciekły, nie? Po prostu, więc krowy uciekły i je po prostu połapaliśmy już trochę, ale no wiecie, jak to jest, nie? Więc zaraz do wszystkiego przejdziemy. Wiem, że hashtag roleplay i w ogóle, ale słuchajcie, no, tak to wygląda. Już wszystko, że tak powiem, przysmolone. I trochę tam tych krochów się ostało, o dziwo. Nie spaliły się jakoś tak specjalnie mocno, tylko bardziej osmoliły. Mimo, że wszystko do instalacji poszło, to jednak wiecie, zaczęło mocno lecieć, jedno po drugim. No i co za tym idzie, już to wejście ekipa sprząta, kończy sprzątać, wywozi jakieś tam resztki tego, co zostało. Ale tak, blisko zbiornik paliwa, nie? No, uległ awarii, niestety, i oddaliśmy go na gwarancję, że tak powiem. Znaczy to, co z niego tam zostało raczej. Więc wszystko sobie pojechało po prostu i mają nam dodać drugi nowy. Rzecz jasna, oczywiście to było z naszej winy, nie? No bo nie przewidzieli tego, że to może wybuchnąć, przecież postawiłem to koło tego miejsca. W sensie nie wybuchło, tylko po prostu zaczęło się trochę palić, więc to wszystko już ogarnęli z tym i jakoś tam nie doszło do jakiegoś wybuchu. Tak samo też chata nie poszła z dymem, ani garaż, więc tyle chociaż się ostało. Ale kurnik się nie ostał. Już kurnik właściwie posprzątał i gdzieś od niego właśnie ostatnie gruzy będziemy wozić tutaj, więc zburzyliśmy go całego i w tym miejscu tak to wygląda. Zdemontowane są też pastuch, właściwie sam się zdemontował po trochu. No i wszystko osmolone, nie? Aż ta słoma została jeszcze, zobaczcie. Czyli wszystko poszło, to zostało, nie? No więc po tym, jeszcze, po tym można chodzić, ale tak jeszcze, wiecie, bym lepiej uważał, nie? No, więc kurde, nie mogę po prostu wytrzymać ze śmiechu, co tu się robi, nie? Ale tak, no niestety tak to się wydarzyło, że mamy taką sprawę. Dzisiaj lekutkie sprzątanie, pojedziemy sobie z tym gruzem, który został. Wywieziemy go po prostu na skup, to co zostało. I właściwie tyle. Jak tam w ogóle u krówek wygląda sytuacja tutaj, nie? Bo żeśmy trochę tutaj pomieścili tych sztuk. Więc, o widać, słomy brakuje. No żoru teraz na potęgę, bo jest przeludnienie. Mogę tak nazwać? No nie, przeludnienie tego, bo ludzie, przekrowienie jest w oborze jednej. No i też tutaj trochę rozdzieliliśmy w tym miejscu. Także no, pouciekały sobie te byki wszystkie. Szkoda, że starcy nie wprowadzili tych maszyn, ale oni mieli tylko ugasić pożar. Na całe nieszczęście fotowoltaika zabrał sobie cały dach. No i właściwie wszystko stąd, co widzicie, będziemy po prostu burzyć. Także mam nadzieję, że niedługo to się uda ogarnąć. No i pewnie jakieś odszkodowanie będę starał się dostać do tej firmy od fotowoltaiki, a szkoda, bo mieliśmy właściwie już podpisaną umowę na panele na garażu i domku całym naszym, ale chyba musimy niestety odrzucić ich ich ofertę. 402 tysiące złotych na koncie, oczywiście jest to za sprawą tego, że
mieliśmy więcej tego, 460 było, ale sporo poszło na to firmę, która to ogarnęła to wszystko, żeby to wywozić, żeby to posprzątać, no i mleko, po prostu mleko przyszło dwa razy, bo myśmy skipnęli cały miesiąc, także za mleko dostajemy 40 koła, no już teraz trochę mniej, bo jedna obora poszła, także trzeba gdzieś coś zrobić i chyba będziemy musieli troszkę tych krów sprzedać, bo jednak nie mam teraz gdzie ich po prostu przechowywać, a nie chcę, żeby było takie przeludnione. Także cielaki pójdą od razu, bo to zawsze ktoś kupi, a z krówkami trochę będzie problem, więc może na jakiejś OLX-a wystawię cielaki, czy krowy i spróbujemy sprzedać, nie? Więc zobaczymy jeszcze jak to będzie. Dalej bez kierownicy, dalej nic nie ogarnąłem, ale to tylko dlatego, że nagrałem odcinek po drugim i wiecie. Jak to jest. Dobra, a teraz tak wychodząc z roli tego roleplayu, bo oczywiście stawka wstawką, ale po co to wszystko, jak, dlaczego to się stało, nie? Słuchajcie, rozwijamy się. Maszyny coraz większe, gospo w miejscu, a więc coraz mniejsze. No i strasznie niekomfortowo tam się po prostu jeździło na tym wszystkim, dlatego tak może wam zdradzę. To wszystko było zaplanowane. Nie mogę do góry nagrywać roleplayu, bo po prostu nie potrafię tak, nie? Więc chcę po prostu powiedzieć szczerze, jak to wyglądało. Właśnie mieliśmy taki pomysł tutaj z chłopakami wszystkimi. Właściwie ten pomysł był chyba grzyba leśnego, ile się dobrze orientuję. Jeżeli nie, to napiszcie w komentarzach, kto to był, czy to pomysł. Ale żeby był właśnie pożar na gospodarstwie. No i ten. I miało zabrać właśnie ten budynek cały, więc tak to wyszło. Mam nadzieję, że nie było zbytniego cringe'u, ja się ogólnie starałem robić jak najlepiej, ale ja nie jestem zbyt dobrym aktorem, więc przepraszam serdecznie. Możecie napisać hashtag aktor pod tym filmem. Ja po prostu jak to nagrywałem, też sam się śmiałem, nie wiem, wiecie jak to jest. Ja naprawdę mam wielką bekę z tego całego roleplayu oczywiście, ale chodziło o to, że nie wiedziałem po prostu jak teraz tego wybrnąć, wiecie, bo postawiliśmy te panele słoneczne i mówię, kurde, fajna sprawa, dobrze to wygląda, ale z drugiej strony jednak jest minus taki, a jednak sobie zrobimy tak, może minus jest z jednej strony taki, że jak teraz mam nagle burzyć budynek, który dopiero co zainwestowaliśmy grube pieniądze, nie? No i padł pomysł na ten pożar, nie? Więc no trochę śmiesznie wyszło, ale trudno, nie? Będziemy musieli teraz to ogarnąć, będziemy musieli załatwić wszystko tutaj potrzeba, żeby ten budynek jeszcze dokończyć, zburzyć. No i też będziemy po prostu nowego w tym miejscu zostawiać, nie? Co nowego? Napiszcie w komentarzu. Ludzie na Twitchu już wiedzą, wy na YouTubie jeszcze nie, więc jak chcecie się dowiedzieć, to wpadajcie na Twitcha, bo tam o tym gadaliśmy dużo, wybieraliśmy też budynki, będzie stał, więc no coś nie, coś trzeba tam zrobić. O, może shaderki sobie włączyć w końcu takie... Lekutko będzie trochę to lepiej wyglądać, czy nie? Chyba tak na niebiesko nawet spoko jest, nie? Troszkę tam jednak nie najgorzej. Także jak mówię, dzisiaj sobie jeszcze tylko pojedziemy tam to dokończyć, co zostało nam do nawożenia. I więcej chyba dzisiaj nie będę robić, bardziej po prostu chciałem pokazać update tego, jak to wszystko wygląda, co tu się zmieniło. I oczywiście nagrać to samemu na singlu, no bo Krzychuś tam nie dostał update'u z naszą oborą. Ale tak, no spora koszta na pewno to nas będzie z tej firmy, ale mam nadzieję, że jakieś odszkodowanie uda się załatwić, bo budynek mimo, że był ubezpieczony, to jednak nie wiem jak to z fotowoltaiką będzie, nie? Także to też zobaczcie niedługo w kolejnych odcinkach, co tu wszystko się będzie działo, no i co w tym miejscu. Także wychodzi na to, że nie dość, że musimy, jesteśmy w trakcie obory, czy obory, w trakcie rozbiórki obory, to w trakcie budowy czegoś nowego, no i jeszcze w trakcie szukania ciągle kombajnu, aż dziwa, jak wiecie, już są powoli, nie? Już ludzie powoli zaczynają kosić, a my dalej jesteśmy w dupce, dlatego myślę, że niebawem trzeba będzie zająć się po prostu koszeniem trochę, także fajnie byłoby kupić jakiś nowy kombajn, nie? A to jest trochę śmieszniej będzie, nie? Bo tak i nowy kombajn tutaj do roboty i mamy też sprzątanie po tym. Ale myślę, że co, chyba póki wszystko to jeszcze jest, to ja sobie to zostawię na razie, a to sobie będzie stało. Bo nie będę póki co angażować za bardzo tą rozbiórkę tego. Chyba jest tak, że kupimy kombajn, dokończymy budowę i co zostanie, to po prostu to wszystko się stąd wyrzuci. No i tyle, nie? Nie wiem, czy za bardzo właśnie jest, jak mówię, sens ładować się w kolejne koszta, bo nie wiemy, jak to po prostu wyjdzie nam finansowo, nie? To wszystko. Także dajcie znać, co według was, czy sprawa się jakoś dobrze rozwiąże, czy nie. No i też czy dostaniemy odszkodowanie, mimo że to była
Może to była chyba wina firmy, nie? No bo wiecie, zajęło się to od paneli fotowoltaicznych, właściwie od pewnego urządzenia, które było podłączone do nich. No i jakieś poszło ponoć przepięcie, nie wiem, ja się tam nie znam, ja tylko studiuję elektrotechnikę. nie da się na pan prąd. No ale naprawdę mam wielką nadzieję, że nie umarli się z cringe'u, nie? Po prostu. Mnie też tak trochę to skręca, ja tak nie potrafię robić, ja lubię robić taki naturalny roleplay, a nie taki wow, wybuchy, pościgi, pożary, nie? Więc, ale cóż, nie widziałem innego wyjścia, nie? Więc sorry, tak was wybijam z tej imersji, ale po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest trochę mój styl takiego, czegoś takiego zagrania. Ale widzę, prosili, więc wiecie, może nie będą na mnie źli, że też tak wszystko, cały ten czar prysł, ale no, chyba nie potrafiłbym tak długo właśnie, udawać, że to nie było zaplanowane, nie? Durnota straszna, ale dobra. Ale w sumie jest dosyć ciekawa stawka, jakby nie było. Ja też mówię, to jest coraz kolonista, podwórko kolonisty, więc tu jest przede wszystkim nastawienie na rozwój i przejęcie całej mapy. Taka jest, taki sam jest w serii, a to, że powstają tutaj trochę takie stawki roleplayowe, no to tylko i wyłącznie po to, żeby seria nie była nudna. No bo jakby, jakbyśmy tylko jeździli po polach, to ta seria byłaby każda inna, nie? A tak, coś się dzieje, tam coś ogarniamy, rozwijamy się. I fajnie, bo przecież przypomnę, że na początku tej serii mieliśmy w planach zrobić taki myk, żeby mieć drugie gospodarstwo, nie? Że to porzucamy i idziemy w nowe. Ale zaczęliśmy tak to rozbudowywać i tu, i tam, i tyle pieniędzy zabudowane, że koniec końców uznałem, że jednak może warto tutaj zostać w tym gospodarstwie i to rozwijać, nie? Dlatego tak to wyszło. Jeżeli, jak mówię, was skręciło od tego cringe'u, to przepraszam. Ale nie jest chyba tak najgorzej wcale, nie? Dobra. Tutaj fajnie jakoś sobie to weziemy. Strasznie dużo pieniędzy jest na tej serii. To jest za dużo według Miesiana. Ja potrzebuję na tej serii być biedakiem, bo na serii osadzone w długach jesteśmy bombrami. Co prawda, w kredytach, ale bombrami. A tutaj szukamy maszyn, szukamy rzeczy, które będą używane, nie? Zwykle, nie jakieś tam nowe rzeczy, tylko używane. No minus taki jedyny wyjątek to jest zestaw, który kupiliśmy na mną, czyli ten siewnik z talerzówką oraz New Hollandem. No to jest no sprzęt nowszy trochę, nie? Ale tak to będę chciała raczej w stare graty, nie? Dlatego tak też tutaj na razie to wygląda. No i póki co sezon na razie wydaje mi się, że będzie dosyć zmierza powoli ku końcowi. W sensie z takich nowości bardziej, o wiecie, mamy już tam sobie nam coś rośnie, chyba jęczmień. Ku końcowi w sensie takim, że sezon w farmingu, nie? Po prostu tutaj na naszej serii zmierza sobie ku końcowi. Dlatego, że jak zapewne wiecie, nie planuję raczej jakieś nowości wprowadzać. Jedyne co chciałem do końca roku postawić już jakieś tą jedną rzecz za tą oborę, która została, tamtą drugą, którą budujemy. No i musiał jeszcze kupić kombajn. To chyba wszystko, ewentualnie jak starczy pieniędzy, to jeszcze ten skup wydzierżawić, ale to też musi dać mi znać. Bez was nie dam rady, więc fajnie było, jakbyście tam napisali, co sądzicie o tym wszystkim i jak to robić. My pewnie dzisiaj jeszcze na streamku, bo dzisiaj jest 2 października, jak nagrywam, nagramy z Krzyszkiem jakieś odcinki, też może ze żniw, coś to pokażemy. No i może jakiś ten kombajn by do nas zawitał. Mamy sporo pieniędzy, więc nie będziemy się za bardzo ograniczać, ale chcę kupić coś używanego. Coś większego od aktualnego Deutscha. Ale używane, nie? Więc oby to było coś takiego fajnego, znaczy, ja wiem co to będzie, nie? To będzie coś takiego, co będzie pojemnościowo bardzo podobne. O, skończyło nam się. Coś co będzie pojemnościowo podobne, ale też nie będzie jakoś odbiegało strasznie, nie? No, także jakoś tak to sobie wykombinujemy. No ale słuchajcie, wielki plus dostrzegam na przykład w tym, co tu się dzieje na tej gospie. Dlatego, że dostaniemy dużo miejsca teraz po prostu, nie? Jak już przyjedzie tutaj ten pan ogarniać to wszystko, zobaczyć, znaczy ogarniać. Przyjadą ludzie, którzy są odpowiedzialni za wycenę tego wszystkiego, jak to wygląda i ile nam się należy, to dopiero wtedy będziemy mogli śmiało powiedzieć. Mamy tu jeszcze Salmaga? Chyba 2 worki nam zostały jeszcze. A nie, jeszcze jest sporo. Dobra. Więc oni nam powinni to ogarnąć, co czego zostało. O, sorry, tak sobie to odsuwam nierealnie. O, dobra.
ile za to powinniśmy dostać kasy. No i też zobaczymy, co z tego będzie. I nie ukrywam, że nawet i bez pieniędzy bym sobie poradził na tej serii. Ale mimo wszystko, jak już taka okazja się trafiła, to chociaż koszty fotowoltaiki cofnąć, co nie, bo tam grube tysiące poszły. I chociaż, żeby cofnęło nam się za krówki, nie? Chociaż nie, krówki sprzedamy, więc nadmiar krów po prostu sprzedamy, które to zostały, nie? Więc sam jakoś nie będę z tym za dużo narzekania. O. Nie, może jeszcze mam koty na karmi, poczekajcie. Gdzie ja mam ten Whiskasa? Okej, 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 dobra. A to przecież karmi sobie palety. Jak chcecie koty kupować, to kupujcie, bo znowu mam ich plagę, niedługo pewnie będziemy sprzedawać. Nawet myślę o tym, czy nie, po prostu nie zostawić 3 koty i tyle, nie? Żeby zostało 3 koty, bo wiecie, dużo małych jest, lata po podwórku cały czas, więc trzeba się tym po prostu zająć i trochę to ogarnąć, także może w kolejnym odcinku już nie będzie kotów, tylko zostanie parę, poddajemy sąsiadom czy coś. Zobaczymy, zobaczymy, nie? No, więc ogólnie tak wam powiem szczerze, no szkoda trochę tego budynku, zobaczcie, i remont był jego, ocieplaliśmy go fajnie. Też tam widzicie, tam gołe w ogóle pustaki są, nie? Więc tropem się po prostu potopił. I tyle z tego zostało, można powiedzieć, nie? Więc naprawdę niedużo. O, trochę źle wjechałem, no tak. No, ale ścieżki to jest chyba dobry pomysł, wiecie, żeby zająć się ścieżkami tutaj. Już mamy trochę takie większe maszynki, więc no, te ścieżki można się pokusić. Tylko trzeba będzie uważać, jak to siać. Nie wiem, czy też Krzychu na tyle ogarnia FS-a. Oczywiście nic mi nie ujmując, po prostu Krzychu dopiero niedawno jest w farmingu. Mogę sobie zobaczyć, no tak, przepraszam. Będzie tutaj coś się nawaziło? O, też, dobra. Nic nie mówiąc Krzychowi, ale jeżdżę jak jakaś kaleka tutaj, nie? Normalnie. Nic nie mówiąc Krzychowi, trzeba będzie sprawdzić, czy poradzi sobie z ze ścieżkami technologicznymi, bo ich tutaj no troszkę jednak będzie, nie? No i dobra, my tu nawozimy sobie jeszcze pola ostatni raz, gdzieś tam powinniśmy już to w sumie pryskać i nawozić, a tu jak widzicie, już żniwa są tuż, tuż. Za pasem, można powiedzieć. No, więc coś tam będziemy działać. Ja też chyba dzisiaj za bardzo bliska nie będę robić tutaj dla was jakichś wielkich nowości. Po prostu sobie tylko dokończę tutaj, co mamy dorobić. Pewnie też poza odcinkiem, czyli już na streamku, zajmiemy się typowo dokończaniem nawożenia na tym polu, znaczy na tych polach. I ruszymy żniwa, nie? Także koniec niech ze żniw, prawdopodobnie mam nadzieję nowym kombajnem, więc zobaczcie sobie, jak to wygląda, kiedy będziemy na dwa zestawy jeździć. No i git, nie? No i git jakoś, więc też to spoko. Pewnie powiem się w komentarzu, co z Masajem ogólnie, czy się tam coś z nim stało, czy nie stało, bo wiecie, przecież się był w garażu, który się palił. No i ten, nic się nie stało, coś, nie? Nie przewidziałem żadnego scenariusza na Masaja. Myślałem, że może jakiś komputer się spali albo coś, ale chyba jednak nie. Ja wiem, że strasznie z tej roli wychodzę, nie? I psuję wam tą imersję, ale no wybaczcie, jakoś tak nie mogę się w to po prostu wdrożyć, nie? Dobra, wiecie co? Żeby nie jeździć po tym polu, sobie zejdziemy tędy, nie? O, tylko sobie pojedziemy już. Ścieżki jednak trzeba załatwić, wiecie? Myślę, że to będzie dobry pomysł. Na kolejnych już siewach ścieżki sobie ogarniam i to będzie coś, co... O, może lasem pojedziemy sobie? O kurde, pniaczki. Więc to będzie coś, co na pewno nam pomoże, fajnie. Ja jeszcze w ogóle pamiętam, jak tu mieliśmy problem z pieniędzmi mega, bo chcieliśmy dużo rzeczy robić pod serię, a nie mieliśmy kasy na content. I trzeba było jeździć tutaj te wszystkie drzewa wycinać, nie? Więc z lasu, co my nakradliśmy, to panie... Sporo. Ten las to ogólnie zostanie, bo myślałem, żeby też go zniszczyć i sobie to pole gdzieś tam połączyć z tamtym i tam też byłoby do końca zakrętu. Ale pomyślałem, że... Niechaj zostaje tamto pole, nie? Po co ten las, po co będę tam się męczyć z tym to ogarniać? Tak wszystko się załatwi i będzie tyle po problemie. No dobra, słuchajcie, kończymy odcinek powoli. Dzięki, żeście na nim byli. Zapraszam osobiście za same łapki w górę. Napiszcie, jak mówię, jeszcze raz hashtag aktor dla mnie. Bo jestem tragiczny w aktorem, nie? Ale może komuś tam się coś spodobało z tego, co tutaj robiliśmy wspólnie. No i dajcie znać, co według was teraz może powstać. Bo to raczej rzecz prosta, ale z drugiej strony jeszcze o tym nie mówiłem, także dajcie znać. Może to coś fajnego wymyśli, co będzie nawet lepsze niż to, co chcę robić. A, wysokościmy sobie. Także, dzięki za uwagę. Życzę wam miłego popołudnia. Zapraszam na Twitcha. Trzymajcie się, do kolejnych. No i cześć, pozdro.
Na razie.